Pan Adrian pyta, czy prowadził Pan kiedyś własną firmę, czy jak większość porządnych polityków nie zhańbił Pan rąk pracą? Ja, 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 ja i pracy to miałem wiele. Ja handlowałem paletami. E, no te europalety, takie wiecie Państwo, przez pewien czas, póki mi minister nasz nie wbił już plecy i tam dał minimalną cenę, za, że za, nie mniejsza musi być cena, za którą ja sprzedaję europalety w Niemczech niż, niż jest. Przez pewien czas, ale to nie był długi czas może mniej jako przedsiębiorca, jako pracownik fizyczny harowałem w Niemczech i w Stanach. W Stanach byłem taki, ale to pół roku tylko tam pracowałem, ale od rana do świtu, łącznie z sobotami. Kopałem, malowałem, fizycznie pracowałem, zarobiłem przez te pół roku tyle pieniędzy, jak przyjechałem, to tu zastanawiałem się, ile pokoleń żółtków będzie z tego żyło. Taki był to czas, to było 88-88, gdzie był największy przelicznik dolara w historii świata, no w historii polskiej oczywiście. Kopałem rowy w Niemczech takie nawet typu na 200 metrów, 3 na, na, na 8. ręcznie łopatą sam jeden. Także tak, ja przeróżne rzeczy robiłem. Oczywiście byłem korepetytorem, ale bardzo dużo czasu, no oczywiście byłem też jako no, pełniący pewne funkcje. No, byłem... W, najwspanialszy okres, jaki miałem, to jako wiceprezyd wiceprezydent Krakowa, bo ja tu zarządzałem, wprowadzałem prawa. Od pierwszego dnia wejścia mogłem już wprowadzać prawa i wprowadziłem. I, i natychmiast y, pozmieniałem Kraków, który jest zmieniony i część rozporządzeń, które tutaj na stole w domu wpisałem, do dzisiaj są prawem w Krakowie. Także mm, nie podsuwam nikomu y, nie, nie, nie daję podłożonych ludzi, żeby mnie o te rzeczy pytali, jak do tej pory, ale gdybym był zapytany, z, z radością bym o pewnych rzeczach powiedział z zarządzania miastem, ale staram się odpowiadać na to, co Państwo pytacie a nie wciskać swoje własne odpowiedzi. No więc ja przeróżne rzeczy w życiu robiłem, prawda? Byłem też korepetytorem, no takim, no to dużo czasu pracowałem jako korepetytor i miałem tych ludzi naprawdę bardzo dużo i stawki mi się zrobiły duże, bo, bo jakoś szczęśliwie ludzie chcieli się mnie uczyć. Więc do, do dobrych trochę lat, na żyłem. Miałem kilka razy wyższą pensję niż gdybym miał mieć, no, mieć normalną. Ale był też okres, kiedy żyłem z gry w karty. No, no, pewnie, że tak. Także zhańbiłem się wszelkimi rodzajami e, e, prac. Tylko pana nie miałem nad sobą i nie byłem nigdy zatrudniony w sensie, żebym miał szefa. Bo nawet jak byłem wiceprezydentem, to ja wtedy byłem wiceprezydentem wybranym. Prezydent nie mógł mnie odwołać. To raczej jakbym, ja jakbym zrezygnował, to on by był odwołany. Dzisiaj nie masz wiceprezydentów, ponieważ są zastępcy, to zmieniła się ustawa i prezydent może ich powołać, odwołać i tak dalej. Wtedy nie, ja byłem wiceprezydentem. Więc ja nie miałem w życiu już szefa.